patrzcie, więc tak ginie nasze bydło. Tak jak obiecałem, bydło jest w małym wąwozie. Twój lud jest ci wdzięczny. Jak przyjedzie Cartwright z synami, już tu są. Wiecie, jak kończą złodzieje bydła? Strzelaj! Występują Ufałem ci. Dobrze ci było na naszej ziemi. A ty kradniesz moje bydło? Mój brat wykonywał polecenia wodza. Od jak dawna pajutowie kradną? Odkąd z Łasioł zniknęły antylopy i jelenie? Odkąd na Słonecznej Górze płoną drzewa? A nasze kobiety i dzieci siedzą w wigwamach głodne. Pajutowie polują na antylopy od niepamiętnych czasów. Teraz mięso antylop jedzą poszukiwacze złota, a nasze kociołki są puste. To cztery najsłabsze sztuki ze stada. Nie mogłem patrzeć, jak mój lud głoduje. Przecież nas znasz. Trzeba było nas poprosić. Pajutowie to mężczyźni. Nie proszą o jałmużnę. Młodzi wojownicy mają mnie za nic, ale Winnemucca nie jest kobietą. Myśli o swoim ludzie. To, że Pajutowie kochają pokój, nie znaczy, że nie mogą zacząć wojny. Wojna to same nieszczęścia. Dla Pajutów i Białych. Ty i ja to rozumiemy. Czy Ben Cartwright nie słucha głosu swoich synów? Winnemucca je słyszy. Młodzi chcą wojny. Widzą, jak ja, że Pajutowie zawsze podążali szlakiem antylop, a antylopy wyginęły. Ludzie, którzy kopią, są tu nowi. Nie znają praw tej ziemi. Ja i moi synowie im je wyjaśnimy. Posłuchają nas. Pajutowie od dawna chodzą po tej ziemi wspólnie z Cartwrightami. Ale gdyby doszło do wojny, nawet właściciele Ponderosy mogą stracić życie. Nie będzie wojny. A antylopy przestaną ginąć. Daję słowo. Tukwa mówi prawdę. To rzeczywiście najsłabsze sztuki z naszego stada. Przez wzgląd na naszą przyjaźń, odprowadźcie je do Ponderosy. Pomóż swojemu ludowi. Nie lubię rozmów o wojnie. W Virginia City jest pełno głupców. Z Indianami nie ma żartów. Szukali jedzenia. Ale zaburzyli równowagę w przyrodzie. Jeśli nie przestaną, całe Washoe zamieni się w pustynię. Jedziemy. Dokąd? Do Virginia City. Nie
Uśmiechnęła się do mnie. Skąd wiesz, że do ciebie? A niedawno to była dziura zabita dechami. Ja tam wolę dziury. Wy dwaj upajajcie się widokiem miasta. Ja i Adam rozejrzymy się trochę. Widziałeś kiedyś coś takiego? Tak, byłem raz na rodeo. Rodeo ma więcej sensu. Chodź, bo się zapatrzysz. Szkoda, że nie ma więcej. To wcale nie wygląda wesoło. To ma być szczęśliwa passa? Chyba pech. Cierpią na tym dzieciaki. Witajcie. Marny posiłek dla dorastających chłopców. Nie tylko dla nich, ale to moja sprawa. Nie chciałem pana urazić, panie... Carl Harris. To moja żona i synowie. Mógłby pan ich karmić wołowiną. A gdybym miał skrzydła, mógłbym latać. Nazywamy się Cartwright. Jesteśmy z Ponderosy. Mamy dużo mięsa. $10 za funt. Stać mnie tylko na chudą antylopę. $10 za funt mięsa? To okazja. Tydzień temu pewien człowiek sprzedawał soloną wieprzowinę za $15. To mięso jest przynajmniej świeże. Nie głodujemy. Dajemy sobie radę. Nie wątpię, ale nie musicie tyle płacić. Sprzedajemy nasze bydło w Placerville za $25 od sztuki. Zapłacicie nam 20 i tak na tym zarobimy. $20? Tak. Kpi pan sobie ze mnie? Musi pan tylko przyjechać do Ponderosy i zabrać krowy. A ja już chciałem wracać do Kentucky. Daleko ujechaliście. Głodować można wszędzie. Tu przynajmniej jest szansa na znalezienie żyły złota. Dopóki mamy bydło na sprzedaż, nikt nie będzie głodował. Przyjedźcie w paru chłopa do Ponderosy. Przyjedziemy. Słyszałaś? Będziemy jeść wołowinę. Zachowuje się jak jakiś Yankees. Zapraszam na kawę. Nie zna pan nas, Yankeesów. Yankees? Nie chciałem. Porządku. Skąd się tu wziąłeś, przystojniaku? Proszę się zająć swoimi sprawami. Zaraz oczy ci wyjdą z orbit. Gdyby nie ty, zabawiłbym się i wpadłbyś w tarapaty. Patrz. Mięso antylopy, $10 za funt. Po co my hodujemy bydło? Ja spróbuję. Cofnąć się. Półtora funta, $15. Oni chyba poszaleli. Dlaczego? Warto usłyszeć argumenty drugiej strony.
10 dolarów za funt mięsa z antylopy. To ma sens? Jak dla kogo? To moje mięso. Pajutowie mają inne zdanie. Nie znam was, chłopcy. Jesteście stąd? Mark Burdett. Joe Cartwright. To mój brat Hoss. Miło mi. Wielki z ciebie chłop. Wiecie, ile osób zmierza do Virginia City? Tysiące. Wszyscy muszą jeść. Masa ludzi. Odkąd się okazało, że to niebieskie świństwo to srebro, warte 3,5 tysiąca za tonę, zjeżdża się tu cały świat. Srebro? A Comstock i reszta to wyrzucali. Szukali tylko złota. Tutejsze srebro to skarb. Różnie można się dorobić. Mężczyzna wytrzyma bez whisky, bez kobiet, bez ubrania, nawet bez dachu nad głową, ale bez jedzenia umrze. Co tu robicie? Tato, to Mark Burdett, właściciel tego sklepu. Jestem zaszczycony. To mój brat Adam. Niezły interes pan tu rozkręcił. Znam się na biznesie. Ja bym to nazwał inaczej. Zdaje się, że chcecie porozmawiać. Zawsze do usług. Proszę za mną. Mam skromne biuro, ale to dopiero początek. Oni wydobywają srebro, a ja sprzedaję im mięso. Cena jest dość wysoka. Innego mięsa tu nie ma. Zdobywam je dużym kosztem. Pozbawił pan pożywienia całe plemię Pajutów. Chce pan wojny z Indianami? Nie jestem ich wrogiem, gram fair. Tato, sprzedajmy mięso panu Burdett. Pajutowie odzyskają antylopy. Jakie macie mięso? Nie słyszał pan o ponderosie? Mamy bydło, Joe. Tak? Wartościowe bydło na ubój? Panie Cartwright, kupię wszystko. Proszę podać cenę. Ile pan zażąda za wołowinę? Jak najwięcej. Niech pan sprawdzi, ile tu kosztuje whisky, albo worek mąki, albo szpadel. Sprzedałem ostatni kawał mięsa. Zamykamy interes. Nie tak szybko. To właściciel rancha Ponderosa, panowie Cartwright. Mój współpracownik Errol Thorne. Witam. Robimy interes? Przecież handlujemy bydłem. W Ponderosie obowiązują pewne zasady. Uczciwie płacimy za uczciwą pracę. W zamian oczekujemy tego samego. Coś pan sugeruje? W porządku. Chcę kupić wasze bydło. Zapłacę najwyższą cenę. Mam magazyn wypełniony lodem. Jedyny w mieście. Tak czy inaczej, byłbym waszym jedynym kupcem. Wszyscy możemy na tym zarobić. My nie wykorzystujemy klientów. Każdy poszukiwacz srebra może u nas kupić mięso na własne potrzeby. Nie będziemy zarabiać na głodnych ludziach. Czy ja ich tutaj ściągnąłem siłą? Szukają srebra, ja oddaję im przysługę. Mój syn ma rację. Zysk to jeszcze nie wszystko. Przykro mi, nie zrobimy interesu. Dużo zapłacę, ale pańscy klienci nie mogą dużo zapłacić. Trochę grzeczniej. To nierozsądne. Hamuj się. Panowie wybaczą, to chyba nie wpłynie na nasze negocjacje. Negocjacje się skończyły. Ostrzegam. Niech pan nie wyrzyna dzikich zwierząt, jeśli nie chce pan rozpętać wojny. Pajutowie potrafią być nieprzyjemni. Zabiję któregoś z tych Cartwrightów. Jest wiele sposobów, żeby postawić na swoim. Jest pan tego pewny? Tak. Sprzedadzą krowy mnie, albo nie sprzedadzą ich w ogóle. Podoba się panu Virginia City? Miasto się powiększa. O, tak. Więcej tu ruchu niż w gnieździe termitów. Dokąd to? Będę kopał za 6-milowym wąwozem. W Kentucky nie sądziłem, że zamieszkam na górze srebra. Przez to człowiek zapomina o różnych rzeczach. Jeśli idzie o Cartwrightów,
Są tutaj. Niech pan rano z paroma kolegami przyjedzie po krowy. Przyjedziemy o świcie. Dziękuję wam, sąsiedzi. Synowie pomagają panu w poszukiwaniach? Pewnie. Lepiej im pójdzie, jak zjedzą trochę wołowiny. Do zobaczenia. Słyszał pan? Chcą sprzedawać mięso poszukiwaczom srebra. Będzie po nas. Jeśli krowy dotrą do Virginia City, mam je zatrzymać? Nie lubię konkurencji. Gdyby ktoś mnie szukał, oddaję się uciechą w salonie. Chciałeś mi postawić drinka, prawda? Skąd wiesz? Nie mam przeczucia. Wierzę. Przecież kobietom nie wolno wchodzić do salonów. To Virginia City. Tu wszystko wolno. Otóż to. Proszę. Nie jest to Hotel Palace w San Francisco, ale trudno. Jestem Glory DeLacy. Już tu byłam. Więc wiesz, jaką whisky zamówić. Mają tylko jedną. Podło. Zobaczymy. Butelkę najlepszej whisky. W miasteczku Kopaczy jest zawsze najgorsze whisky i najgorsze kobiety. To mi nie przeszło przez głowę. Tylko co? Że w Virginia City piękna jesteś tylko ty. Dotąd cię nie widziałem. Przyjechałam parę dni temu, więc uczcijmy to. Jak się nazywasz? Mark Burdett. Za nasze złoża. Za złoża. Podobno są najbogatsze. To prawdziwy skarb. A ja dostanę swoją część. Jesteś źle ubrany. Myślisz, że będę kopał jak oni? Srebro można zdobyć na wiele sposobów. Wiem. Nie o to mi chodziło. Co tu robisz? Odkrycie nowego złoża jest ekscytujące. Miło jest marzyć o bogactwie. W Kalifornii i tak nic już nie zostało. Kalifornia będzie zielona z zazdrości. Tym razem zdobędę bogactwo. W Kalifornii ci się nie udało? Jesteś taki bystry. Może byłem za mało bystry. Ciebie mógłbym spytać o to samo. Nie pytaj. Za przyszłość, za spełnienie planów. Wypijesz? Pan stawia, wypiję za wszystko. Będę najbogatszym człowiekiem w tym mieście. Powodzenia. Nie chcę, żeby ktoś inny ci stawiał. Proponujesz mi opiekę? Tak. 40, 60... $100. Bardzo panu dziękuję. Możecie kupić więcej. Na razie na więcej nas nie stać. Jak wykopię dół głębszy o parę metrów, będę mógł kupić całe pańskie rancho. To Tukwa. Myślałem, że jest w górach. To zwiastuje kłopoty. Coś się stało? Przybyli nowi kopacze. Dużo ich, jak drzew w lesie. To prawda. W Kalifornii przekopali już wszystko. Są omamieni mrzonkami, ale komuś z Virginia City się poszczęści. Nie wiadomo jeszcze komu. Zabierzemy krowy. Kobiety zobaczą wreszcie jedzenie na czterech nogach. Bye.
O co chodzi, tato? O przybyszów z Kalifornii. Musimy podwoić straże, bo zaczną nam ginąć krowy. Powiem ludziom. Jesteś zmęczony. Jedź nad wodospad. Wyślemy kogoś w góry. Mogliśmy dostać więcej niż $20 za sztukę. Wystarczy, że nie stracimy. A pozostali rancherzy? Nie podwyższą ceny. Po co ci pieniądze? Nigdzie się nie wybierasz. Wieczorem zjemy steki. Przygotujcie się. Ja zajmę się tymi, którzy przeżyją. Za nimi. Nie strzelaj. Co my powiemy dzieciom? Miasto wrze. Ludzie chcą ruszać na Indian. Musiałeś ich pozabijać? Nie przyprowadzili krów do miasta. Nie trzeba było ich mordować. A co miałem zrobić? Podniósłbym cenę. Cartwrightowie by się ugięli. Pieniądze to nie wszystko. Jesteś potworem. Dlaczego ja się z tobą zadaję? Bo jestem ci potrzebny. W St. Louis poszukują nas za morderstwo. Zapomniałeś, że zabiłem strażnika więziennego, żebyś odzyskał wolność? Trzy króle. Koniec zabawy. Jest robota. Już dość zrobiliśmy. Została jeszcze połowa roboty. To znaczy? Ludzie są wściekli na Indian, którzy zabili poszukiwaczy srebra i szukają zabójców. Musimy zbuntować Indian. Cartwright z synami będą między młotem a kowadłem, a my? Zabijemy pajutów, którzy wymordowali biednych kopaczy. Już ich ścigają. Zaczną zadawać niepotrzebne pytania. Spytają, kto naprawdę zabił tych kopaczy. Co cię ugryzło? Nie lubię pytań. Pozjadałeś wszystkie rozumy. Wiem, że martwi nie potrafią mówić. Jak się nazywa ten Indianin? Mówię do ciebie. Tukwa. Jedziemy. Musimy go dopaść. To byli kopacze ze Słonecznej Góry. Moi ludzie widzieli, jak prowadzili bydło do wody. Jesteś pewny? Pajutowie nie kłamią.
Kopacze wybili jelenie i antylopy, pościnali drzewa piniowe. Nie mamy co jeść. Teraz zabijają młodych Indian. Jak w Kalifornii. Zabijają wszystko, czego dotkną. Czemu ktoś chciał zabić tukłę? Może z zemsty? Przecież kopacze zginęli od kul. Pajutowie używają strzał. Nie zdążył im tego powiedzieć. Młodzi wojownicy nie puszczą tego płazem. Powstrzymaj ich. My znajdziemy zabójców tukły. Jestem starym człowiekiem, wodzem tysiąca wojowników. Dzisiaj ich powstrzymam. Jutro nie wiem, czy mi się to uda. Wrócimy po tukłę. Dowiedzmy się, kto to zrobił. Ja wiem. Kto? Mark Burdett. Nie lubisz go, ale Winnemucca powiedział, że to sprawka kopaczy. Burdett nie kopie. Tylko jemu zależy na konflikcie między kopaczami i rancherami, że nie wspomnę o Indianach. Nie mamy dowodów. Burdett może być niewinny. To prawda. Rozmawiałeś z nim. Potrzebujesz dowodów? Musimy wiedzieć, że to on. Pojadę do Virginia City i trochę powęszę. Sam? Wszyscy rzucamy się w oczy. Mnie samego nikt nie zauważy. Niezły pomysł. Uważaj na siebie. Żebyś nie został wspólnikiem Burdetta. Nieźle bym zarobił. Joe, może pojadę z tobą? Mniej bym się rzucił w oczy, gdybym przyjechał na wściekłym byku. Dam sobie radę. Żeby człowiek, nawet Burdett, zabijał dla paru dolarów? Nie, dla wielkiego majątku. Przyjechał Joe Cartwright. Sam? Chłopak ryzykuje. Jak się rozniesie, że Pajutowie sprzymierzyli się z Cartwrightami, co z nim będzie? Trudno powiedzieć. Nie chcę, żeby zbytnio ucierpiał. Zostaniemy przyjaciółmi. Dobrymi. Chłopcze! Do mnie pan mówi? Do ciebie, morderco. To jeden z Cartwrightów, którzy biorą stronę tych złodziei i zabójców Pajutów. Przynieście sznur. On nic nie zrobił, zostawcie go. Powiesimy go. Nikt go nie powiesi. Pajutowie zabili trzech z nas. Joe Cartwright nie miał z tym nic wspólnego. Ty zacząłeś tę awanturę? Co z tego? Zwalniam cię. Nie chcę cię widzieć. Zaprowadź go do mojego biura. Przepuśćcie ich. Co to ma być? Komuś się coś nie podoba? Zabolało? Pani dotknięcie?
Skąd? Chcieli mnie powiesić. Dlaczego? Nie wiesz? Dwie grupy kopaczy poszły kupować krowy. Jedna do was. Sprzedaliśmy im 6. Druga grupa poszła w stronę Carson. Obie zostały zamordowane. Oni myślą, że to Pajutowie? Jeden z kopaczy, Harris, przeżył. Rozpoznał Indianina o imieniu Tukwa. To kłamstwo. On to powiedział. Nie ja. Dlatego Tukwa zginął. On by nie zrobił niczego takiego. Pomógł mi pan. Proszę mi uwierzyć. Nie mówmy o tym. Jak to? Sprawa jest zamknięta. Ten Indianin, Tukwa, zasłużył na śmierć. Urządził masakrę niewinnych ludzi. Nie, jestem tego pewny. Skąd masz tę pewność? Mówiłem ci, że Harris go rozpoznał. Tak. Mówił mi pan. Dziękuję za pomoc. Mogę pani kiedyś postawić drinka? Wiesz, gdzie mnie znaleźć. Znajdę panią. Byłaś dla niego miła. Taką mam pracę. On ci nie płaci. Za to pan postawił mi 3 drinki, a może 4? Co ci się nie podoba? Ty. Nie wolno ci się zabawiać z innymi. Będę najpotężniejszym człowiekiem w tym mieście. Niech Bóg ma to miasto w opiece. Przepraszam. Cieszę się. Jesteśmy kwita. Co ja takiego zrobiłem? Nie wiem. Ale podejrzewam. Co? Może to ty kazałeś ich pozabijać. Harris rozpoznał Tukwę. To ty tak mówisz. Nie słyszałam, żeby Harris to powiedział. I didn't hear Mr. Harris say anything. Well, there he is now. Jest. About time. Najwyższy czas. Martwiliśmy się. Czego się dowiedziałeś? Co oni ci zrobili? Co ci jest? Nieważne. Kto to zrobił? Poszukiwacze srebra. Nieważne. Pobili cię? Chcieli mnie powiesić. Burdett mnie uratował. Powiesili za co? Bo przyjaźnie się z Pajutami. Twierdzą, że to Tukwa pozabijał kopaczy. To nieprawda. Usiłowałem im to powiedzieć. Kto oskarża Tukwę? Jedyny, który przeżył. Harris. Adam, co zamierzasz? Pogadam z Harrisem. Pojedziemy z tobą. Gdzie byłeś? Przecież mnie zwolniłeś. Nie żartuj sobie. Jesteś zaniepokojony. Pierwszy raz widzę cię w takim stanie. Poradzę sobie. Z tą dziewczyną... Glory... też? Ona nie ma z tym nic wspólnego. Cieszę się. Bo poszła do Harrisa. Co? A jeśli on powie jej prawdę? Mieliśmy tu zrobić majątek. Nie zawisnąć. Well,
Ciężko pracujecie. Szukamy złota. Ktoś tu znalazł złoto? Michael? Słucham. Pani Harris? Tak. Jestem... Wiem, kim jesteś. Czego chcesz? Porozmawiać z pani mężem. Znasz go? Nie. Ale to bardzo ważna sprawa. Jak się czuje? Patrzy w sufit. I tyle. Prawie nic nie mówi. Karl? Ktoś do ciebie przyszedł. Kobieta. Musi mi pan opowiedzieć, jak was zaatakowali Indianie. Myślałem, że dobrze robię. Że na zachodzie będzie nam lepiej. Ale jest nam gorzej niż w domu. Jak to było z Indianami? Co chcesz wiedzieć? Ten Indianin, przyjaciel Cartwrightów, Tukwa. Czy to on was zaatakował? Nie wiem, kto to jest. Więc pan go nie rozpoznał. Nikogo nie rozpoznałem. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję pani. Oby los zaczął wam sprzyjać. Mam nadzieję, że znajdziecie złoto. Znajdziemy. Musimy kopać. Ładna jest. Kop dalej. Dobrze. Co oni jej robią? Nie wiem. Nie zrobimy ci krzywdy, ale pojedziesz z nami. Więcej jej nie uderzysz. Zabronisz mi? Zrobią jej krzywdę. Mamo! Co robicie? Cicho. Co się dzieje? Zabrali ją. Kogo? Porwali tę dziewczynę. Jadę do miasta po pomoc. To był ugór. Musiałem podjąć ryzyko. Mam żonę i dzieci. Zostańcie z tatą. Chcemy porozmawiać z pani mężem. Porwali tę dziewczynę. Którą? Tę z salonu. Glory? Zabiją ją. Spokojnie. Co się stało? Był tu Thorn. Bili ją. Kto był z Thornem? Ten elegancik, jego szef. Dwóch mężczyzn biło dziewczynę? Zabrali ją. Thorn ją bił. Pomyliłem się. Przepraszam. Nieważne. Co z dziewczyną? Znajdziemy ją. Prawda? Tak. Chodźmy. Teraz chyba nie ucieknę. Dzięki. Gdzie ta szopa? Za wzgórzem. Jak dopadnę tego Thorna, najpierw znajdźmy dziewczynę.
Hoss, dokąd jadą? Za diabelskie wrota. Tak myślisz? To najgorętszy kawałek pustyni w Nevadzie. Jedziemy. To diabelskie wrota. Zgadza się. Gdzie szopa? Z tamtej strony. Na pewno? A jakie to ma znaczenie? Zabij go. Co to za pomysł? Przecież jesteś najpotężniejszym człowiekiem w Virginia City. Udowodnij to. Zabij go. Potrafiłbyś? Tak, jadą za diabelskie wrota. Nie mogą być daleko. Jeden koń dźwiga dwie osoby. Adam, ty i Joe okrążycie wzgórze. Ja i Hoss zaatakujemy z tej strony. Dobry pomysł. Okłamałeś mnie, Bordet. O czym ty mówisz? Tu nie ma żadnej szopy. Jest dużo miejsca. Duża, gorąca pustynia. Chcesz się napić? To nie jest droga whisky, którą lubisz. Nic od ciebie nie chcę. I nic nie dostaniesz. Postanowiłeś zostawić ją na pustyni, bez wody? Przez nią zacząłeś się wahać. Zabiję cię. Niby jak? Kryj się! Dopadli ich. Masz broń. Strzelaj. Niepokoisz się. Pierwszy raz cię widzę w takim stanie. Dasz się zabić? Łapią. Uciekła. Nie. Strzelaj. Strzelaj, Bordet. Wiedziałaś od początku. Nie dałaś się zwieść. Niewielu mężczyzn potrafi mnie zwieść. Zorientowałaś się, że jestem oszustem. Chcesz dostać gwiazdkę z nieba, albo cokolwiek innego, co jest milion mil stąd. Milion mil, milion dolarów. Co za różnica? Ty cholerny tchórzu. Zostaw go. Niech umrze. Niech umrze. Puść mnie. Podejdźcie bliżej, a skręcę jej kark. Strzelaj. Zabiję ją. Wynoście się stąd. No już!
W porządku? Tak. Ma twardą głowę. Nie żyje. Prawda? Miał być bogaczem, znaleźć skarby i nie żyje. Odnalazł swój skarb, kiedy umierał. Dobre i to, prawda? Tak. Dobre i to. Wszędzie znajdzie się człowiek taki jak Mark Burdett. Na jednego, któremu się poszczęści, przypadają tysiące tych, którzy poniosą porażkę. Ale to nigdy nie odstraszy ludzi, którzy patrzą w niebo i marzą, by odnaleźć wielki skarb. Opracowanie Telewizja Polska, Agencja Filmowa. Tekst Agnieszka Sobkowska. Czytał Marek Ciurek.